Witam. Postanowiłem dzisiaj z braku czasu zrobić jeden króciutki filmik. Chciałem wam pokazać. Niedawno miałem odłów na rybku. Któregoś dnia wróciłem z pracy i żona mówi, że gdy karmiła ryby, zauważyła nowe. Odłowiłem około 11 sztuk. Są to molinezyjki. A tutaj już widać, jak urosły te, które wam ostatnio pokazywałem. Rosną jak na drożdżach. Te takie najmniejsze pitki, co widać, to są z ostatniego odłowu. Jak zwykle parę czarnych, będzie parę tych takich łaciatych. Ale no trudno, u mnie teraz będą raczej miksy, bo mam jeszcze żółte molinezje, te złote, jak widzieliście. Także rybki rosną jak na drożdżach. Mam jeszcze jedno pytanie. Jest jedna ryba, no właśnie ją widać, która jest, nie wiem jak to się stało, może jakaś wcześniejsza, ale raczej nie, bo one się w jednakowym tym rodziły. Jest to samiec. Jest dużo większy od pozostałości. I zastanawiam się, czy nie przełapać go do zbiornika z tymi rybami dorosłymi już, bo zauważyłem, że on potrafi tutaj robić galante zadymki, gania te mniejsze ryby, zresztą każda jest tu od niego mniejsza, bo jest największy. A dwa, zastanawiam się, czy on na przykład już jeszcze raczej nie ma takiej samicy, ale jakby trochę podrosły, nie będzie chciał ich powoli zapładniać, a to raczej nie jest dobre, jak już w takim stanie będzie, która jest zapłodniona, bo jeszcze jest chyba za mała. Raczej bardziej to ograniczy jej wzrost. I chyba lepiej będzie, jak go przełapię do ogólnego zbiornika. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Ale chyba tak trzeba będzie zrobić, bo kolega tutaj widocznie jest bardziej z grupy starszaków, a mniejsze są krasnale. Także pozdrawiam. Krótki filmik, nie mam czasu na coś dłuższego, jak znajdę, na pewno nakręcę. Jest kilka pomysłów w głowie, a dzisiaj mówię, chciałem się zapytać, co z tym samcem dalej zrobić i podzielić się wesołą nowiną, czyli kolejnym potomstwem moich rybek. Niby nic, ale cieszę. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, do następnego odcinku.